No, mamy spotkanie tutaj. Pani redaktor znana. Madzia. Nie będę Madzia. Madzia tutaj, Rafał mi podpowiada. Pani redaktor Madzia Bardzo Magdalena, mi tak, miło. jest z nami. Mamy pewną taką uroczystość dzisiaj, Madziu. Może byś chciała kilka słów powiedzieć, a potem ci dam do nagrywania. Tu będziemy tutaj naszego bohatera dzisiejszego kręcić. Jak tam, jak się czujesz, co tam u ciebie słychać i jak się czujesz po naszym spotkaniu dzisiaj? Bardzo mi jest miło, że od czasu do czasu mogę być redaktorem. Mam ten zaszczyt i przyjemność, zwłaszcza w tak zacnym gronie jak dzisiejszy solenizant i oczywiście pan, panie Nabilu, panie doktorze. I cieszę się, że może nie powinnam tak aż do tego nawiązywać, ale uwolniłam się od takiej troszeczkę patostreamerki, bo powiedzmy sobie szczerze, spokojnie. Dokładnie. Cieszę się, że mam zaszczyt być w gronie takich prawdziwych patriotów. I powiem Państwu, że jestem mile zaskoczona. Miałam zaszczyt dzisiaj wraz z panem Nabilem Malazji uczcić urodziny naszego przyjaciela Rafała Maciejewskiego. No jest, no, jest pozdrawiam, nasz no. Bohater Rafałek. Spełniły się moje marzenia. Tak, który zaprosił nas do bałkańskiej restauracji w dzielnicy. Tak, w dzielnicy Zacisze. To jest Targówek Zacisze, tak. Gdzie miałam przyjemność, moje kubki smakowe miały przyjemność zakosztować przepysznych papryczek nadziewanych serem kozim. Jak z kefirem. I, proszę? Z kefirem. Dokładnie, z takimi sosami, z takimi różnymi sosami, cadzyki, tak, tak. Pamiętajmy, że Bałkany obejmują również Grecję, więc miałam okazję zakosztować też kuchni takiej stricte greckiej. Czyli śródziemnomorskiej właściwie. Śródziemnomorskiej, tak, tak, tak. Basenu Morza, Morza Czarnego, Śródziemnego, Adriatyku, tak. Mhm. I jestem syta. Wypiliśmy oczywiście zdrowie, toast, ale kochani, prawdziwie polskim whisky. Whisky Baczewski. Nie jakiś tam Jasiem. Nie jakimś tam Jasiem wędrowniczkiem, tak. Naszego byłego prezydenta Kwaśniewskiego, czyli żołądkową Lux. A, żołądkowa Lux. Ale, nie schylacie się tak jak on tam pod pomnikami i nie, tak nie, dalej. Nie, nie, to nie mamy. Z umiarem, tak, wszystko z umiarem. U nas na szczęście wszystko z umiarem. I cieszę się, że będę miała teraz przyjemność wcielić się w rolę operatora i nakręcić wywiad pana Nabila z naszym tutaj solenizantem. To znaczy, to trudno powiedzieć wywiad, ale to rozmowę taką miłą. Wszystkiego najlepszego, przyjacielu. No ja chciałem bardzo podziękować Nabilowi za tą niespodziankę z tortem. Ja normalnie aż mnie zatkało, nie wiedziałem co powiedzieć. Nie było za to. Mówię, kurczę. To pewnie sprawka Madzi, a to twoja. To wszystko twoja wina. To wszystko magia przyjaźni, przyjacielu. To jest wszystko magia bardzo przyjaźni. Ci dziękuję. Także ten. Powiedz Rafałku, kochani, jak się czujesz po tych 18 twojej tam, wiesz, którą obchodziliśmy podwójną dzisiaj. Podwójną 18. No nie będziemy się... Nie podwójną, kolejną, ale nie podwójną. Więc no, ważna rocznica. Kolejna rocznica. No tak, wczoraj no, było fajnie, no ale że tak powiem, nie do końca tak jak sobie wymarzyłem, ale dzisiaj no... Dzisiaj jest znacznie lepiej niż sobie wymarzyłem. No, bo panie. Nie byłem pewien do końca, czy Magda będzie. No jest. No dzwoniłeś do mnie, ja tam trochę się na ciebie troszkę musiałem poczekać, no ale... Ale warto było, tak, prawda? Taka niespodzianka, taką niespodziankę, co pan Nabil zorganizował, to... Na ważnych gości warto czekać. Tak jest. No tak. Powiedz mi, Rafałku, jak tam, no nie będziemy wchodzić w politykę za głęboko, ale ty jesteś
naszym takim, naszą ikoną, właściwie taką, która, o, nie przesadzę, która ikoną. Bierze udział wszędzie pomimo swojej tam ikoną to ty trudności. Jesteś. Pomimo trudności, powiedzmy, z poruszaniem się i tak dalej, ale bierzesz udział we wszystkich tych... No nie wtedy tylko w obrębie Warszawy, no bo wiadomo, no, są tak pewne, jest, pewne trudności związane z moim stanem. Tak jest. Ciężko jest, ale powiedz mi, jak ty się, powiedz mi, tak, bo myśmy rozmawiali na ten temat. Wolna Palestyna, my Polacy rozumiemy, co tam się dzieje. My Polacy wiemy. Tak, my jesteśmy. Super, dziękujemy. Super. Przepraszam, jak czy, miło spotkać. Tak, pozdrowiłby pan widzów kanału pana Nabila Al-Malazi? Dobrze, pozdrawiam. O, dziękujemy. Miłe zaskoczenie. Jaki miły akcent. Akcent. Tak. Bo zwykle to nas lewactwo atakuje. A tutaj wsparł nas pan. Nawet przecież na Marszu Wołyńskim było. Tak. Tak, na Marszu Wołyńskim, tam gdzieś w Warszawie mówi się. Tak, tam przy rondzie do Degola. Deszcz padał. Te lewactwo było i krzyczało tam. Ja tam nakręciłem tam się. Wczoraj byłem w tym... Domostawie. W Domostawie, tam było ze 30 parę tysięcy osób. Tak? Pięknie. I wiele osób z tych, które były tam, nawet nie miałem, może nie spotkałem się po prostu, bo tyle ludzi, taki tłok był, że, no, ciężko się że nie wiem. I kręciłem dzisiaj, wstawię tam też na moim kanale kolejny odcinek. Kręciłem, nawet zrobiłem zdjęcie, fotografowałem się z księdzem, który tam przemawiał. Naprawdę to było przemówienie niesamowite. I razem... Oglądałem. Tak, ja też oglądałem. I proszę to posłuchać, oglądać. Naprawdę ja to byłem zaskoczony. To jest ja mocne. To pozytywnie. Mhm. Tak, tak, oczywiście. Mocno pocisnął. To... No. Bo różne zdanie, prawda? Można mieć o klerze, a tutaj ten ksiądz okazał się takim tak, bardzo tak, w porządku. Tak. Tak. Także, nie także obijał bawełnę. Tak jest, tak jest. No szkoda, że ten, ale było dużo ludzi, także pozdrawiam wszystkich, którzy tam z różnych stron Polski zjechały i ten flaga palestyńska była taka wielka, duża, jedna, jedyna flaga, nie polska, która, to znaczy nie mówię o tych flag, powiedzmy takich organizacji, ale to była jedyna flaga, która ten, przepraszam, która powiedzmy powiewała tam wysoko. Natomiast no, zdarzyło się pewne rzeczy, że tam Wojtek był podobno, a później widziałem zdjęcia, widziałem się z Marcinem. Widziałem no, wiesz, w takim tłumie to ciężko spotkać się. W takim tłumie trudno się powiedzmy znaleźć. A ja chodziłem po całym terenie i kręciłem wszystkich, prawie wszystkich tam po tym tłumie, że tak chwała powiem, pomimo moich kolan tam gdzieś i ten, ale no zobaczymy. Także była nie powiem impreza, bo to nie jest impreza, uroczystość taka, która naprawdę... Tak, i podziękowanie dla wójtów gminy, którzy... No, w końcu, i organizatorów, w końcu, którzy to zorganizowali. Tak, bo... Był problem ze znalezieniem miejsca i do tej pory... Jak jeszcze mistrz Pityński żył. Tak jest i krytykują do tej pory, powiedzmy tam, gdzie na tego rzeczaka, który... Ale to jest... No ale zobacz Nabil, co się stało w Buczy, jaki był rumor, tak. A to, co oni nam zrobili na Wołyniu, w jakie bestialskie sposoby, to jest cisza, to jest zamilczane. Tak, tak. I to, co robią w Palestynie, też jest zamilczane. O, to jest to. A ile procent Ukrainy jest zajęte wojną? 15? 17? Przecież oni nazjeżdżali się tutaj przez to, że oni im dali te apanary, te przywileje. Tak, ale oni w ogóle przecież nawet... oni mają tyle terytorium, że spokojnie by mogli na zachodnią Ukrainę uciec. No przecież ci, którzy przyjeżdżają do Polski, przyjeżdżają z zachodniej Ukrainy, a nie ze wschodniej. Tak. Bo ci ze wschodniej... Nawet była taka Ukrainka na Facebooku, nagrała relację, że ona czuje się Polką, ma polskiego męża, mówi po polsku, mieszka już od dawna w Polsce
I ona właśnie uciekała przed tą hołotą, tak, co najechała teraz. Tak, tak, i ona już tutaj nie czuje się dobrze, tak jak wcześniej. Już nie czuje się bezpiecznie. To znaczy, my też Polacy nie czujemy się bezpiecznie, no, niestety, nie dlatego, no, że... Tego bezdomnego, co maczetą zaatakowali w Szczecinie. Ja wczoraj oglądałem filmik, jak oni tam flagę polską bezczeszczają. Tutaj a to w Polsce. Niedawno i to było. Tutaj, nie, wczoraj. Film. I to tutaj jeden. W Polsce. I to tutaj w Polsce. No to nie jeden, przecież, na pewno nie jeden film. Jak to powiedział redaktor Koczarowski, że na, jak oni uważają, że jak nad kopcem Kościuszki jest ich, nie nazwę tego flagą, tylko szmatą, to jest, że to ich jest teren, że oni już tam, tak samo na rynku w Krakowie, że oni czują, że to już jest ich terytorium. Ja tak nazywałem pewną szmatę po imieniu. Ja pamiętam. Wiedwabnym. I jakaś, no, to wiemy, o którą szmatę chodzi. Jakaś pani tam gdzieś groziła, że ten, to ja jej podałem mój adres, imię, nazwisko, powiedziałem, proszę pani, kanał mój taki. I taki proszę mnie podać do sądu. Bo facet, jakiś facet nawiedzony zawsze co roku nosił tą szmatę na kiju. I ja co roku, niestety w zeszłym roku mnie nie było, szmatę, i ja co roku zgłaszam tą szmatę takiego tworu, który powstał w 1948 roku, który nie ma nic wspólnego z wydarzeniami z 1941 roku. I ja zawsze zgłaszam i zawsze policja podejmuje odpowiednie kroki. W tym roku nie było tego szmaciarza. Szmaciarza, dobre określenie. Natomiast, była mocna akcja w tym roku i dzięki tym organizatorom, którzy tam zorganizowali obok, po prostu zajęli taki teren, już prawie podobno na własność, i ten teren będzie służył co roku jako nasze, nie wiem, zaplecze do uczczenia pamięci Polaków, którzy zginęli w Jedwabnym, bo to nie wiem, czy oni byli Żydami, czy byli chrześcijanami, czy byli muzułmanami, czy byli, ale to byli Polacy i nie Polacy ich zabili, tylko Niemcy, bo tam łuski świadczą o tym i cały czas mówimy o ich ekshumacji w Jedwabnym. Także i ekshumacji też, powiedzmy, w Wołynie i w tych terenach, żeby ale warto pochować. Tylko Polaków tak, nie. Tak, ale chodzi o to, żeby uczcić pamięć tych, którzy zginęli rzeczywiście z rąk Ukraińców, z rąk UPA i pochować ich jak godnie. Jak to mówi pani Sokołowska Katarzyna, z rąk Ukraińców, z rąk sąsiadów. Tak, tak. No niestety, to byli często cywile, dokładnie, no prawda jest taka, że w tej całej drużynie, organizacji jak to, UPA... Jak to powiedział też Międlar, że oni tak. To robili z tchórzostwa, też czasami. Tak, Jacek tak. Też był wczoraj na wiecu, tak jak i Piotr Kotarowski i tam widziałem ich. Natomiast mówię, bardzo wiele moich znajomych, naszych... suwerenów, powiedzmy, było tam i nie było okazji, nie było możliwości nawet się spotkać, bo taki tłok, taki i bardzo dobrze. Później jak wyjechaliśmy, słuchajcie, kilometrami te samochody na trasach i bardzo stały, dobrze. Bo nie było, tak właśnie nie było powinno gdzie. Być. Także z całej Polski. Żeby było nas coraz więcej. Tak jest. I będzie chyba, nie? Będzie. To już i tak była dziś, wczoraj piękna frekwencja. Ludzie są coraz bardziej świadomi. Tak. Tym się bardziej powiększa. Tak jest. Oczywiście. Tak jest. Panowie, kogo byście chcieli pozdrowić dzisiaj? A, pozdrawiamy przede wszystkim naszą Madzię. A, dziękuję serdecznie, wzajemnie. Moich gości. Pozdrawiamy Wojtka, pozdrawiamy Marcina, pozdrawiamy Mirka, pozdrawiam Agnieszkę Hendrik. Słyszysz Agnieszkę, tak? Pozdrawiam moją przyjaciółkę, Martę Mozol, bo pierwszego nazwiska zawsze nie mogę zapamiętać, Proniewska. Martę Proniewską Mozol. To ja dodam jeszcze Martę Kondratowicz, Mirka tak, Rostankowskiego. Tak, no, Mirka już A, okej. Okay.
Krzyśka Rostankowskiego, Krzysiu. O Krzysia, tak, oczywiście, syna, syna Jarosława. Trzymaj się. Bartłomiejek udaje. Pewno. Bartka, tak. No i wszystkich właściwie kamaratów wszystkich naszych, suwerenów, którzy... Tak, pana Jana, Potockie Kancelarie, prezydenta II RP na uchodźstwie. No, i tak. Wspomnieli o, panie, o panu, panie Janku, wczoraj tam, że pana nie było, ale ja wiem, że pan jest tam trochę zajęty, a poza tym no, różne towarzystwa są, także ten... Panu Janowi też robią problemy, też go prześladują. Zawsze, tak. Zawsze jest z nami. No i kogo by tu jeszcze zrobić? Także... A, już wiem. Panią Agnieszkę Kurek-Wierzbę. Moją przyjaciółkę z Opola. No pozdrawiamy. No. No to panowie, no. Dziękuję serdecznie, no że tak miałam... Tak, przyjemność was... Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć! Pozdrawiam śmierć serdecznie. Pozdrawiamy gorąco. Śmierć! Tak jest. Tak. Polak w Polsce gospodarzem. Polak w Polsce właściwie. Dokładnie, Polak w Polsce gospodarzem. Tak. Ani Ukropolin. Żaden Polak nie pozwoli, by nam ktoś zrobił Ukropolin. O, tak jest. Dziękujemy pięknie. Pozdrawiamy wszystkich w ten upalny lipcowy dzień. I wszystkiego najlepszego, Rafał, jeszcze raz, bo dzisiaj twoje urodziny. Czuję się nie twoją. Pozdrawiamy.